Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f od x. Odczytaj dziedzinę i zbiór wartości tej funkcji. Aby odczytać dziedzinę funkcji, poruszamy się wzdłuż osi x. Zawsze od liczb ujemnych w kierunku liczb dodatnich. Czyli dziedzina funkcji, patrzymy dla jakich x-ów wykres funkcji rozpoczyna się i dla jakich się kończy. Rozpoczął się od minus ósemki. Poruszamy się wzdłuż osi x i patrzymy, gdzie nasz wykres istnieje. Widzimy, że kończy się na dziesiątce. W minus ósemce kółeczko było otwarte, czyli przedział jest otwarty. W dziesiątce kółeczko było zamalowane, czyli przedział jest domknięty. Aby odczytać zbiór wartości funkcji, poruszamy się wzdłuż osi y, od liczb ujemnych w kierunku liczb dodatnich. Patrzymy, dla jakich y-ów wykres funkcji istnieje. Widzimy, że wykres rozpoczyna się od y wynoszącego minus 4. Mamy tutaj nieskończenie wiele argumentów, dla których wartość wynosi minus 4. Poruszamy się w górę, widzimy, że cały czas wykres istnieje. I aż do szóstki. W minus 4 przedział jest domknięty, dlatego że istnieje nieskończenie wiele argumentów, dla których wartość wynosi minus 4. Natomiast w szóstce przedział jest otwarty, dlatego że mam tu kółeczko otwarte.